Czesław Janczarski. Elementarz wiewióreczki. Kiedy w jesieni żółkną drzewa i trawy, leśne mamy kupują dla swych dzieci elementarze. Pani wiewiórka też kupiła elementarz dla córki. Wiewióreczka z dumą szła do domu niosąc swoją pierwszą szkolną książkę. W domu czekał obiad. Rzuciła wiewióreczka elementarz na łóżko i za chwilę już siedziała przy stole. Zaraz po obiedzie przejrzę obrazki, postanowiła. Po orzechowej zupie był orzechowy kotlet, a na deser budyń orzechowy. Aż tu odzywa się cienki głosik. Jestem tu na piecu. Kto to mówi? Zdziwiła się wiewióreczka. To ja, Ala z elementarza. Elementarz zejdzie dopiero wtedy z pieca, gdy mu wynajdziesz odpowiednie miejsce w domu. Nie ma zamiaru leżeć na łóżku. Łóżko jest do spania. Przepraszam ci bardzo, zawstydziła się wiewióreczka. Będę chować elementarz w szufladzie. Wtedy książka skoczyła wprost do szuflady. Sięga wiewióreczka do szuflady. Chce wyjąć elementarz. Wry. Rozległo się naraz groźne warczenie. Ojej. Przestraszyła się wiewióreczka. Kto tam warczy? To warczy as z elementarza, odpowiedziała Ala. Umyj łapki po obiedzie. Wtedy as przestanie warczeć. Umyła wiewióreczka łapki i mówi, teraz położę książkę na stole i przejrzę kolorowe kartki. Jeszcze nie. Szepnęła Ala. Dlaczego? Spójrz na stół. Wiewióreczka spojrzała na stół i zrozumiała, dlaczego elementarz nie chce tu leżeć. Przyniosła z kuchni ściereczkę i starła ze stołu ślady po orzechowej zupie. Stół już czysty. Możesz wyjść z szuflady, elementarzu, poprosiła grzecznie. Odpowiedziało jej milczenie. Zaniepokoiła się wiewióreczka. Wtedy zabrzęczały nożyce. Elementarz uciekł z szuflady, kiedy pobiegłaś po ściereczkę. I dlaczego znów uciekł? Zobaczysz. Najpierw weź mnie w łapki, doradzały nożyce. Utnij kawałek papieru. Elementarz zaraz wróci. Wiewióreczka usłuchała rady. Kiedy ucięty papier leżał już na stole, zawołała Ala z elementarza. Teraz obłóż starannie książkę papierem. Co mam jeszcze zrobić? Spytała wiewióreczka, gdy skończyła pracę. Musisz jeszcze coś obiecać i to już będzie koniec. Powiedziała Ala. Ale co? Zgadnij. Elementarz chce pewno, żebym myła zęby rano i wieczorem. Nie. To nie jego sprawa. Zaśmiała się dziewczynka z elementarza. A może chce, żebym wycierała buciki o słomiankę? Owszem, to bardzo dobry zwyczaj, ale nie o to mu chodzi. Spojrzała wiewióreczka w okno i zobaczyła koziołka, który skubał trawę. Koziołek miał długie, zakręcone rogi. Na co patrzysz? Zapytała Ala. Na koziołka. A czy widzisz, jakie on ma zakręcone rogi? Pytała dalej Ala. Widzę. I teraz wiem, co mam obiecać. Nie będę zaginać kartek elementarza. Żebym nie miał takich zakręconych rogów jak koziołek. Świetnie. Ucieszyła się Ala. Właśnie o taką obietnicę chodziło. Potem wiewióreczka przejrzała cały elementarz. Jaki był piękny, kolorowy. A kiedy wyszła na dwór, zbliżył się do niej koziołek. Ach, koziołku! Zawołała mała leśna pierwszoklasistka. Nie domyślisz się nigdy, na co się dzisiaj przydały twoje zakrzywione rogi.